czy Państwo mieliście okazję pisać kiedykolwiek umowy, ale jeśli ktoś pisał umowę, to wie, jaka to jest ciężka praca, bo tak naprawdę to jest, trzeba zastanowić się, co się może wydarzyć w przyszłości, przewidzieć wszystkie te negatywne konsekwencje dla jednej i dla drugiej strony. Oczywiście przygotowując umowę, tu taka uwaga praktyczna, nie możecie Państwo, jeśli kiedyś będziecie Państwo przygotowywać te umowy, nie możecie Państwo chronić interesu obu stron. Tu między stronami umowy zawsze występuje konflikt. W związku z tym nie jest możliwe w mojej ocenie przygotowanie umowy, która będzie zabezpieczała interesy obu stron. Ja jako adwokat mogę reprezentować tylko jedną stronę przy tworzeniu takiej umowy, jeśli mówimy o jakiejś poważnej umowie gospodarczej. Dlatego, że każdy zapis dla jednej strony rodzi uprawnienie, dla drugiej zobowiązanie. W związku z tym no, nie jest możliwe tak wyważenie tych interesów, że one były równoważne. Zawsze jedna ze stron będzie w jakimś pewnym zakresie bardziej zobowiązana do jakiegoś doświadczenia pewnych dóbr czy usług, a w zamian za to oczywiście może otrzymać wynagrodzenie w postaci chociażby pieniężnej. No, wiąże się to również z rozłożeniem ryzyk. Wiadomo, że reprezentując jedną stronę, chcemy te ryzyka ograniczyć, przerzucając je na drugą stronę. Jest to całkowicie uzasadnione. Tak jeszcze w sferze takiej ogólnej chciałem zwrócić uwagę, że w przypadku umów franchisingowych, przynajmniej z tym, co ja się spotkałem, zazwyczaj mamy do czynienia z nierównomiernością czy z dużą dysproporcją podmiotów. To znaczy franchisingodawca zazwyczaj jest podmiotem silnym gospodarczo. On udziela tej licencji. I w związku z tym biorca zazwyczaj jest trochę w takiej pozycji, jakby w pozycji gorszej, lekko dyskryminowanej. Jako przykładem posłużę się tutaj znanym Państwu siecią Żabka. Prawda? Żabka, sklep spożywczo-monopolowy, raczej z tendencją do monopolowy, bym powiedział. I te sklepy generalnie są prowadzone przez małe podmioty gospodarcze, które zazwyczaj jednoosobową działalność gospodarczą, które zawierają umowę franczyzy z franchisingodawcą. No i tutaj swego czasu występowała dość duża dysproporcja zobowiązań, to znaczy te sklepy poszczególne czuły się dyskryminowane. To się przekładało na ich wynik finansowy. No i dość znany adwokat obecnie, który walczy z Biedronkami, adwokat, nie będę wywoływał jego nazwiska, z Olsztyna, który ostatnio zasłynął walką z Biedronką, postanowił jakoś walczyć z tą dyskryminacją tych poszczególnych żabek. Założył stowarzyszenie Bocian, które to stowarzyszenie zgromadziło wszystkich, dużą część tych niezadowolonych franchisingobiorców. No i w ten sposób stworzył tak naprawdę podmiot, tak z punktu widzenia politycznego, podmiot, który był równoważny w stosunku do franchisingodawcy. Tak? Czyli mniej więcej ta pozycja w tym momencie się troszkę wyrównała. No i w oparciu o to stowarzyszenie udało mu się tam uzyskać jakieś korzystne zmiany do umowy franczyzy w stosunku do tych biorców. Także to stowarzyszenie Bocian było bardzo skuteczne. Chciałem omówić w kolejnym kroku typowe elementy treści umowy franchisingu. No, oczywiście ciężko nam tu mówić o jakichś typowych elementach, jeżeli nie mamy tej umowy określonej w przepisach prawnych. To są elementy umowy wynikające z doświadczenia. To jest tak zwany typ empiryczny, czyli w oparciu o stosowane umowy na rynku, no, pewne elementy można wyróżnić. W zakresie umowy franchisingu są pewne również dokumenty Unii Europejskiej. Natomiast generalnie są te elementy umowy są regulowane poprzez praktykę. Pierwszym elementem umowy, który musi się znaleźć, ja to nie podaję tutaj postanowień umownych, tylko raczej omawiam pewne zagadnienia, jest udostępnienie franchisingobiorcy praw do korzystania. Te prawa, czyli to są godło, emblemat, znaki towarowe, znaki użytkowe, no, przykład tej żabki chociażby, czyli bo to się trzeba, można się posługiwać tą żabką, tym zielonym kolorem, tak dalej. To wszystko są
zastrzeżone prawa franchisingobiorcy. Również są to tajemnice handlowe, pewne receptury przygotowywania chociażby potraw w przypadku jakiejś tam restauracji. Know-how. Czyli z udostępnieniem tych praw wiąże się również przekazanie pewnych tajemnic. No, jak Państwo wiecie, przy umowach know-how, umowy know-how mają o tyle sens, o ile ta przekazywana wiedza jest wiedzą tajemną. Jeśli ona się staje powszechna, to wtedy taka umowa nie ma sensu. Więc tak samo tutaj, w przypadku przekazywania receptur, czy jakichś tam technologicznych udogodnień, patentów, to wszystko ma sens, o ile to nie jest to wiedza powszechna. Wtedy tak naprawdę możemy mówić o przekazaniu praw do korzystania. To jest taki podstawowy element. No, jeszcze odnośnie tego punktu pierwszego, z przekazaniem praw musi wiązać się również korelacja, to znaczy uprawnienie biorcy do możliwości skorzystania z tych udostępnionych praw. Czyli on musi mieć możliwość wykorzystania tego pakietu franchisingowego. Druga, bardzo istotny element to jest określenie czasu trwania umowy. Zazwyczaj z umowami franchisingowymi wiążą się inwestycje, zarówno po stronie biorcy, jak i po stronie dawcy. Te inwestycje strony muszą jakoś zarabiać, czyli kalkulują. W daną umowę inwestują określone środki pieniężne, one się muszą jakoś zwrócić. Z tym związany jest czas trwania umowy. No, można sobie wyobrazić umowę franchisingową chociażby na 5 lat, tak? Czyli po 5 latach tak naprawdę te inwestycje powinny się zwrócić i strony powinny jeszcze coś zarobić. Z tym punktem jest jeszcze istotne określenie w umowach franchisingowych zakresu terenu, na którym dany podmiot może działać. To nie jest tak, że jeśli ktoś podpisuje umowę franchisingową, to może sobie ten swój punkt franchisingowy otworzyć w dowolnym miejscu. Nawet powiedzmy w dowolnym miejscu w Polsce. Zazwyczaj jest to ograniczone jakoś terytorialnie, czy do miasta, czy chociażby do kraju. Poza tym też podpisując umowę w Polsce, ciężko oczekiwać, że mogę sobie otworzyć taki sam punkt w Portugalii. Przykładowo. Więc musi być poza czasem, musi być również określony miejsce, w którym ten punkt może być, punkt sieci może być otwarty. Kolejnym taką grupą zagadnień są sprawy osobowo-prawne. Co mam na myśli pod tym zagadnieniem? Tutaj przede wszystkim chodzi o szkolenia pracowników. Zazwyczaj w sieciach pracownicy są tak samo ubrani, tak samo się zachowują, mają podobne uśmiechy, prawda? Są tak samo sympatyczni. To jest pewna polityka, która jest opisana w procedurach. Umowy franchisingowe zawierają z sobą pewne procedury i dotyczą one również sposobu ubierania się, sposobu zachowywania pracowników, sposobu ich szkolenia, podnoszenia ich kwalifikacji. Te kwestie w związku z tym muszą być również uregulowane w umowie. Kolejnym niezwykle istotnym punktem jest udzielanie pomocy. Konsulting, doradztwo ze strony dawcy. Dawca musi być przygotowany do udzielania pomocy biorcy. Czy to przy wyborze lokalizacji, przy następnie zawieraniu chociażby umów najmu, dzierżawy przez biorcę. Następnie wyposażanie tego punktu. Również pewne problemy z prowadzeniem działalności. Na przykład mogą być problemy w wprowadzeniu danej technologii, w stosowaniu pewnych receptur. Więc to nie może być tylko określone też w umowie jednym zdaniem, czyli zobowiązuje się do udzielania pomocy. Wiadomo, że umowy też mają jakby swoją pojemność, nie możemy wprowadzić maksymalną ilość procedur, natomiast w mojej ocenie należałoby tu wpisać termin udzielania pomocy, to znaczy, że chociażby dawca powinien zareagować w ciągu 7 dni, jeśli mam pytanie, tak? W przypadku, jeśli mam problemy technologiczne z produkcją czegoś, to wydaje mi się, że nawet ta reakcja powinna być szybsza. No tutaj oczywiście ciężko przewidzieć wszystkie możliwe rozwiązania tutaj, znaczy wszystkie możliwe problemy, które się mogą pojawić, które biorca może na etapie
funkcjonowania mogą się pojawić. Niemniej jednak to jest jeden z takich kluczowych elementów, to ta wzajemna współpraca. Kolejnym zagadnieniem jest marketing i reklama. Jak Państwo zauważyliście zapewne, poszczególny biorca nigdy nie prowadzi sam reklamy, przynajmniej taka jest zasada generalna. A więc poszczególni biorcy franczyzy nie prowadzą samodzielnej akcji marketingowej i reklamowej. Jest to uzasadnione, gdyż prowadziłoby to do konkurencji tak naprawdę między poszczególnymi podmiotami w sieci. A konkurencja w ramach własnej sieci nie jest wskazana w przypadku franczyzy. W związku z tym zasada jest taka, że reklamą i marketingiem zajmuje się franchisingodawca, czyli albo jakiś podmiot powołany do prowadzenia reklamy na danym terenie. Jako przykład podam tutaj chociażby McDonalda. Tak? W Polsce jest cała sieć sklepów, tam nie wiem, 100 czy 200, znaczy nie sklepów, a punktów restauracyjnych. Jednocześnie jest powołana spółka McDonald Polska, która zajmuje się organizowaniem promocji. To nie jest tak, że jakiś sklep wymyśla nagle sobie promocję, że będzie sprzedawał tam McChickena w jakimś tam zestawie. Te wszystkie promocje są odgórnie narzucone. Wszystkie punkty biorców, wszystkie punkty sieci mają narzuconą, określoną promocję ta promocja musi być wprowadzana w określonym terminie, to znaczy zazwyczaj w ten sam dzień. Z tym skorelowana jest akcja marketingowa i reklama w telewizji, w radiu, w prasie. Więc reklama zazwyczaj jest prowadzona przez jeden wybrany podmiot. Może być to franchisingodawca, bądź może być to podmiot powołany specjalnie do reklamy i marketingu danej sieci. Z reklamą też wiąże się zazwyczaj dodatkowa opłata. Pewne sieci nie mają, w ogóle można powiedzieć, że nie mają reklamy w takim, albo jest niewidoczna. Powiedzmy, jest sieć kawiarni Pożegnanie z Afryką. Ja jakoś przynajmniej nie zauważyłem nigdzie reklam tej sieci. To też jest sieć franchisingowa. Natomiast one reklamy jako takiej nie prowadzą, więc w tym przypadku można powiedzieć, że nie wiem, czy to jest zdane na poszczególne punkty, mogą same to prowadzić, czy w ogóle reklamy nie ma. Natomiast zazwyczaj z reklamą jest również powiązane są opłaty. To znaczy, że biorca musi zazwyczaj uiszczać pewną kwotę tytułem reklamy prowadzonej przez dawcę. Tak? Czyli jest jakaś dodatkowa opłata za prowadzenie reklamy. No, ta reklama jest oczywiście w interesie obu podmiotów. Kolejnym zagadnieniem jest dokonywanie zakupów. Tu można oczywiście wyobrazić sobie dwie możliwości. To znaczy biorca, czyli ten punkt, może samodzielnie dokonywać zakupów, może się samodzielnie zaopatrywać w produkty, które go interesują. Sam sobie wybiera dostawców, sam ustala z nimi ceny. Oraz drugą sytuację, częściej spotykaną, że ci dostawcy są tak naprawdę narzuceni biorcą. To znaczy biorca musi kupować od konkretnego dostawcy po konkretnych cenach. Ma to dużo, dużo oczywiście zalet. Wiadomo, że dokonywanie negocjacji czy dokonywanie zakupów grupowo, gdzie to chodzi o większe ilości, można uzyskać lepsze ceny. Prowadzi to również do pewnej standaryzacji usług, które są oferowane w punktach sieci. No tu jakby zależy już od poszczególnych podmiotów. Natomiast jest to istotny element, który musi być w umowie określony. I nawet w przypadku franczyzy usług wydaje mi się, że również kwestia zakupów, chociażby wyposażenia, zakupów nawet takich biurowych, również są istotne i one powinny być tutaj regulowane, czy podmiot może samodzielnie dokonywać tych zakupów, czy nie. No, z kwestią zakupów oczywiście jest również związana kształtowanie cen. Ceny w sieci również muszą być ustandaryzowane. W zasadzie nie jest dopuszczalne doprowadzenie do sytuacji, w której dochodzi do konkurencji w ramach sieci. Czyli, że poszczególne punkty konkurują między sobą. No, to tak naprawdę prowadziłoby do... byłoby to wadliwe zarządzanie. Po pierwsze byłoby wadliwe zarządzanie, po drugie byłoby pytanie, czy jest sens tworzenie takiej sieci, jeżeli podmiot, który
wchodzi do sieci franchisingowej, musi jeszcze konkurować z innym podmiotem z tej samej sieci. W związku z tym umowa musi regulować kwestie również kształtowania cen, usług bądź dóbr dystrybuowanych przez punkty sieci. I zazwyczaj te ceny są po prostu takie same we wszystkich punktach. No, przykład McDonalda. To jest oczywiście, że McDonald's czy tam McFish w każdym punkcie Polski kosztuje tyle samo. Gdy wyjedziemy za granicę, tam są inne ceny, ale też, no, nie wiem, jak Niemcy, akurat Niemcy są dość dużym krajem, ale spodziewam się też, że w Niemczech jest, w każdym punkcie są te same ceny. Podobnie kwestia wykonywania usług. Franczyza polega na wykonywaniu usług. Te usługi muszą być określone w sposób precyzyjny. Po pierwsze, jak je wykonywać, tutaj pod tym wykonywanie usług, to też w przypadku punktów chociażby restauracyjnych rozumiem sposób obsługi klienta, czyli to zachowanie się personelu wobec klientów. Opłaty. No oczywiście opłaty to jest, tak jak w każdej umowie, cena jest najważniejszym punktem umowy. Każdy podmiot chce wiedzieć, ile zapłaci, a drugi ile zarobi. W przypadku opłat franchisingowych jest pewna zasada, czy tradycja, praktyka, że te opłaty dzielą się na kilka opłat. Opłaty franchisingowe składają się z kilku elementów. Po pierwsze jest to opłata wstępna, a więc za wejście do sieci należy uiścić jakąś tam kwotę. Czy to jest 10 czy 40 tysięcy dolarów, no to w zależności od sieci. Jest to opłata wstępna jakby za możliwość wejścia w sieć. Następne są opłaty miesięczne, zwane też opłatami licencyjnymi. To są opłaty za funkcjonowanie w ramach danej sieci. Te opłaty są kształtowane różnie w zależności od sieci franchisingowej. W praktyce są to od około 2 do 10% obrotu wygenerowanego przez dany punkt. Jest to oczywiście takie ukształtowanie ceny czy tych opłat jest w mojej ocenie korzystne dla biorcy, dla franczyzobiorcy, dlatego że nie ma sytuacji, gdzie ma określoną kwotę, którą musi co miesiąc uiszczać. Powiedzmy kwotę 10 tysięcy. Jeśli ktoś prowadzi punkt kawowy, no może się okazać, że uiszczanie opłaty miesięcznej w kwocie 10 tysięcy może być dla niego dość uciążliwe. Natomiast jeżeli ma uiszczać 5% obrotu, to jeżeli osiągnie w danym miesiącu obrot 10 tysięcy, no to uiści 500 zł i realizuje umowę. Nie ma tutaj dla niego zagrożenia niewypłacalności. Przy tym oczywiście w umowie można również uregulować, że to będzie opłata procentowa, ale będzie jakiś poziom minimalny, czyli nie mniej niż właśnie chociażby 10 tysięcy. Kolejną formą opłat są te opłaty za reklamę. Zazwyczaj również pojawiają się w umowach jakby składka na reklamę, czyli punkty tak naprawdę składają się na reklamę, która jest prowadzona w interesie całej sieci. Można sobie również, w umowie mogą być również przewidziane umowy o dodatkowe opłaty z tytułu subfranchisingu, czyli w przypadku sytuacji, gdy podmiot biorca franczyzy może udzielać dalszej franczyzy. Z tego co wiem, na przykład w Polsce spółka prowadząca restaurację Pizza Hut sama prowadzi kilka punktów, a jednocześnie ma uprawnienie do zawierania umów subfranchisingowych, czyli szukania innych franchisingobiorców. No i zapewne wtedy ta spółka musi uiszczać dodatkowe opłaty na rzecz swojego dawcy czy franchisingodawcy.